Ewa Konstancja Buchak jest z nami. Witamy ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zimny, mroźny dzień dzisiaj, ale w radiu jakoś na szczęście jeszcze się trzymamy. Pamiętam ciebie z Płysza Chrajki. Chyba pierwszy raz cię wtedy widziałem w radiu. W radiu słyszałem, bo się w radiu z reguły słucha, a nie ogląda, ale akurat w tym wypadku i w wypadku Płysza Chrajki, ale również Nieboskiej Symfonii. I nie tylko. Było jeszcze trzecie przedstawienie, była Balladyna. Tak. Istniałaś na scenie w studiu Witolda Lutosławskiego. To były rzeczywiście twoje świetne role. Najbardziej lubisz chyba jednak Płysza Chrajkę. Wszystkie lubię. Te? Wszystkie lubię. Wszystkie były... wszystkie role chyba na pewno zapoczątkował recital Ulepiły mnie zdolne anioły, czyli ten, który śpiewam na płycie Anioły. Bo tak się zaczęła moja współpraca z panem Maciejem Małeckim, kompozytorem. A z panią Anną Senią, która reżyserowała te wszystkie poematy symfoniczne, no, spotkałam się wcześniej w szkole teatralnej. No właśnie, bo wydana została nowa płyta, płyta wydana przez Polskie Radio. Tak. W skrócie Anioły, bez tych ulepień. Same Anioły. Śpiewasz 16, zdaje mi się, piosenek Macieja Małeckiego do różnych tekstów naszych wielkich poetów, ale również naszych wielkich poetów piosenki, bo jest i Wojtek Młynarski, i Agnieszka Osiecka. Sobie ułożyłaś to wszystko w pewną całość i muszę powiedzieć, że ten spektakl, bo chyba tak można powiedzieć o tym recitalu, zrobił na mnie spore wrażenie, dlatego że tam jesteś bardzo różnorodna. Czasami się uważa, że aktor taki, aktor śpiewający to jest taki, co jak coś tam nie dośpiewa, to dogra, jak nie dogra, to dowygląda i to jakoś wszystko się razem zamyka w jedną całość. Natomiast ty śpiewasz czysto od pierwszej do ostatniej nuty. Nie musisz się podpierać gestem wtedy, kiedy to nie jest potrzebne, czy ruchem scenicznym, chociaż wszystkiego tego jest sporo u ciebie. Tak, ja wiem, czasem za dużo, ja wiem. Nie, ja mówię w ogóle o sobie. Czasem jest mnie za dużo. Ja wiem, znaczy w graniu to taka moja, to ja wiem, o co tu chodzi. No. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć. Ale nie, ale to ja nie mówię, bo nic tu nie ma złego. To nie jest. Tak, to bo ja o wyrazistości mojej. Ja jestem po prostu wyrazista. Dla filmu może czasem jestem za wyrazista, tak ja uważam, czasem siebie oglądając gdzieś. Natomiast gdzieś w tym recitalu o tym mi chodziło. A w zawodzie szukam czegoś takiego, różnorodności mojego zawodu, czyli tego, że my jako ludzie jesteśmy różnorodni, tacy, siacy i owacy. I to wszystko chcę, uważam, w takiej jednej personie jesteśmy w stanie czasem po prostu ująć. Aktorzy lubią śpiewać piosenki, nawet wówczas, kiedy specjalnie nie mają jakichś wielkich predyspozycji. Uważają to, że dla warsztatu swojego jest to jeden z takich elementów ich wypowiedzi scenicznej. Natomiast ty masz świetny głos, masz wspaniałe ucho, poczucie rytmu, właściwie mogłabyś zostać piosenkarką. No, to też nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale... To jest tak. Najpierw powiem o piosence aktorskiej, której uważam właśnie przez to, o czym mówiłeś wcześniej. Gdzieś ten termin jest po prostu złym terminem, ponieważ właśnie... On cię zmanierował właśnie, prawda? Znaczy, dla mnie nie ma piosenki aktorskiej, bo mam nadzieję, że to, co śpiewam, ja nie chcę, żeby to była piosenka aktorska, ponieważ wiele ludzi odbiera, że aktor nie umie śpiewać. Natomiast moja praca z Maciejem Małeckim od pierwszych spotkań, on mi powiedział, że pani jest aktorką, ale jeżeli pani nie będzie umiała śpiewać, to niech pani się za to nie bierze. Bo jak pani się bierze za śpiewanie, czy pani jest aktorką, czy pani nie jest aktorką, pani musi umieć to robić. Bo ja biorę się za piosenkę, bo słyszę, tak? Nie staram się wypełniać swoim aktorstwem luk moich śpiewaczy. Prawda? No ale to jest jak gdyby takie stwierdzenie kompozytora, któremu zawsze będzie zależało na tym, aby przede wszystkim ta część muzyczna piosenki zabrzmiała najlepiej. No, a piosenka to nie tylko muzyka, to nie tylko melodia. Nie, no oczywiście, że tak. I to jest druga sprawa, czy bym chciała być piosenkarką. Ja myślę, że to, że się udało, że skończyłam szkołę teatralną, a teraz udaje mi się też śpiewać, bo jak się nie dostałam do szkoły teatralnej, to przez rok byłam na Bednarskiej, w szkole muzycznej, właśnie na wokalnym wydziale piosenki.
To zawsze mnie interesowało i zawsze to były takie dwie drogi, że robiłam to, ale też w szkole w teatralnej po spotkaniu z panią Darią Iwińską, która uczyła mnie śpiewu i emisji głosu, zawsze mówiła mi, że nie da się śpiewać bez sensu. Jak nie masz myśli w głowie, nie? Znaczy, może to są nawet, takie jeśli może to dziwnie brzmi, ale to generalnie... No jeśli tekst jest bez sensu, to właściwie można śpiewać bez sensu. Ale po co śpiewać bez sensu tekst? Ale ty wybierasz teksty, które mają sens i to w dodatku głęboko mądry i literacki zarazem. Albo po co śpiewać coś, co jest bez sensu? Znam bardzo wiele takich przypadków i się świetnie bronią. I w ogóle pierwsze pozycje list przebojów, gdybym ci chciał zacytować refreny tych piosenek, to właściwie to jest głęboko bez sensu. No tak, ale to już nie jestem ja. Mhm. Ewa Konstancja Buchak jest z nami, opowiada o swoim koncercie w studiu Agnieszki Osieckiej i o swojej płycie wydanej przez Polskie Radio. Anioły, trochę taki pretensjonalny ten tytuł, bo nie boisz się? Nie. No dobrze. Jest, tytuł jest Ulepiły mnie zdolne anioły. No dobrze, to powiem prawdę. No. By był za długi na okładkę? By był za długi. No to lepiej Ulepiły to można było. Ulepiły tylko? Nie, no anioły, no dobrze, no to teraz już powiem tak naprawdę. Jest 15 piosenek i generalnie uważam, czy te dziewczyny, które tam przedstawiam, są wesołe, smutne, to wszystkie są, czy jakie bądź, to wszystkie są aniołami, bo generalnie takie jesteśmy, no. Czy cerujemy, nie, teraz się już nie ceruję, ale... Tak skromnie powiedziałem. Tak, ale... tak skromnie. Właśnie, czy obieramy ziemniaki, szorujemy podłogę, czy opiekujemy się dziećmi, czy czasem na małżonka, czy nie małżonka krzyczymy i jesteśmy tak zwanymi czarownicami, wiedźmiami i tym podobnym, tak, jędzami, to też jesteśmy wspaniałe gdzieś za chwilę. To też jesteście aniołami. No. I w tych piosenkach jest sporo takiej anielskiej myśli, które lubisz najbardziej? Te takie głęboko romantyczne teksty naszych mistrzów? Czy możesz... To wszystkie. Dlaczego ja tak... Bo ja dlaczego tak lubię takie dobre teksty? Bo gdzieś uważam, że ich mało jest w świecie. No. To, co nas otacza, no jest takie dosyć płytkie. O tak mogę powiedzieć. A publiczność, jaka przychodzi? Bo u nas w studiu była taka wysmakowana. Strasznie ciebie tam chwalono, wspaniale reagowano na twoje piosenki. W Narodowym jest podobnie? Czy w miejscach, gdzie śpiewasz? Podobnie. No jak już jak gramy spektakle, to powiem szczerze, że no to są wspaniałe wieczory. No to są takie wieczory, że się... No człowiek się cieszy, że wybrał taką drogę w życiu. A czego w ogóle słuchasz, jak nie słuchasz siebie? Ja siebie nie słucham. Nie, siebie nie słucham. Czego słucham? Słucham... Kto ci się podoba? Coldplay. Mhm. YouTube. Mhm. Angela Georgiou, to już zupełnie, to jest operowe no, śpiewanie. Mhm. Kathleen Bedley, tak? Mhm. Dobrze mówię, Jesse Norman. Tak. Czyli pomiędzy operą, a takim progresywną Ale wszystkiego, muzyką. Cassandra Wilson. Mhm, taki jazzowy rytm. Co jeszcze? Jakbyś nie śpiewała tego, co śpiewasz, to co byś śpiewała? Myślałaś o jakimś poszerzeniu, nie, bo ja tutaj ograniczasz się tylko do piosenek Macieja Małeckiego, wspaniałego kompozytora, który również gdzieś wymyka się spoza tej takiej myśli popowej w piosence, bo jest przede wszystkim kompozytorem muzyki poważnej. Jeśli mógł gdzieś tam najbliżej, to chyba do musicalu, do właśnie takiej teatralnej piosenki. Co by, naszym marzeniem kiedyś było moim jazz, myślę, ale wiem, że nie. Nie, no to jest, znaczy to jest po prostu, znaczy widzę, im starsza jestem, tym widzę, jaka wolność potrafi towarzyszyć ludziom, którzy śpiewają jazz, którzy grają jazz i która im towarzyszy. Masz szansę na tę wolność? Ty, nie, matka dzieciom? Nie. Znaczy nie mam szansy na tę wolność na pewno, ponieważ nie mam, nie jestem, po prostu nie jestem, że się tak wyrażę, tak nie jestem muzycznie wykształcona. Uważam, że... Ale gdyby ktoś chciał powiedzieć, wiesz, chyba spróbuj, to byś rzuciła wszystko, ten teatr, to wszystko, co robisz i oddała się improwizacji absolutnej, takiej jazzowej? Nie, bo uważam, że żeby świetnie improwizować, trzeba mieć pokończonych ileś tam szkół muzycznych, a ja ich nie mam pokończonych, czyli tak zwane papiery.
Nie same papiery. Oskar no Peterson, Murzyni nie mają żadnych papierów. No, kiedyś nie mieli, teraz mają. Ale kiedyś nie mieli i świetnie grali. I śpiewali. No tak, ale uważam, że na przykład to, że mam skończone szkoły teatralne, że mam skończoną szkołę teatralną, pomaga. Ja po prostu wiem, co to znaczy grać z amatorami. No. To nie jest ta sama jazda, że się tak wyrażę brzydko. No. To jest po prostu, wiesz, że jak grasz z kimś, kto spojrzysz w oko i wiesz, że a może poszukamy tam, a może poszukamy gdzie indziej, no to jest, ma się z tego naprawdę fan, że się tak wyrażę. No. Znaczy jest po prostu, no, obszar poszukiwań jest no, o wiele większy. Mhm. I widzę, jak jest... I po prostu ja w życiu nie dotknę tego, chyba żebym się zaczęła po prostu uczyć na nowo nut tego wszystkiego. Żeby dobrze improwizować, to też myślę, że najpierw trzeba zagrać fantastycznie te pasaże, po prostu normalnie. No dobra, ale nie dlatego, nie pytam... Żeby budować na Fredrze, to trzeba najpierw zagrać Fredrę, nie? Żeby potem na przykład móc coś może tutaj na przykład coś z tego wezmę. I to jest fajnie, jak się umie i można szukać z takich różnych tam woreczków, co się ma tam w torbie. Nie, bo pytam się tak, niech to mówią nie bez kozery, dlatego że tak myślę o tym kolejnym twoim albumie dla Polskiego Radia, bo to już jest taka zamknięta całość. To jest znane, występowałaś w tym, myślę, że będziesz dalej śpiewała te piosenki, ale czasami się uważa, że dla muzyka zawsze się mówi, że ten najważniejszy album to jest ten drugi. Bez względu na to, czy ten pierwszy to były nakłady takie jak Największa Gwiazda, czy Niepowodzenie, to ten drugi album jakby jest taki najmocniejszy. I co tam by było? Czy już myślałaś o tym? Ale znaczy, mam pomysł, znaczy, bo uważam, że jest olbrzymia luka w piosenkach dla dzieci. I właśnie to, co... Twoje macierzyństwo to spowodowało? Nie. Spotkanie z Pchą Szachlajką. Mhm. To, że jako aktorka... No, to jest fantastyczna rola do zagrania. To nie, oprócz tego, że do zaśpiewania, że fantastyczne spotkanie ze śpiewającymi kolegami z Poznania. Pamiętasz jakąś jedną melodię z Pchły Szachlajki? Wszystko. Bo możesz tak... Jedzie sobie Pchła Szachlajka, kolorowa jak mozaika. Jedzie pełna animuszu w żakieciku z lila pluszu, z żółtym piórkiem w kapeluszu. W modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych jedzie sobie Pchła Szachlajka. Bo stanęła, ten Małecki wszystko napisze. I co dalej było? W klubie bywa tyle osób, że przecisnąć się nie sposób. Pchła krzyknęła, dajcie drogę, jestem mała, przejść nie mogę. Tłum rozstąpił się, a ona przeszła środkiem, niewzruszona już do stołu, mknie czym prędzej i wyjmuje stos pieniędzy. Postawiłabym 3 grosze na zielone. Bardzo proszę. Pchełki skaczą jak szalone. No ale dobra, teraz już dalej nie mogę, bo to już to z panami. Wiesz, że to podobno będzie wznowione. Z nadzieją patrzą, z nadzieją. No, to była duża rola twoja. I w ogóle samo przedstawienie i muzyka Małeckiego. To jeszcze na końcu chciałbym, żebyś powiedziała jedno słowo o twoich profesorach, a właściwie o jednej profesorce, która tak pięknie mówi o tobie i uważa cię za taką jedną z najważniejszych swoich, jeśli można tak powiedzieć, studentek. Oczywiście mówimy o Annie Seniuk, i o wielkiej mojej mistrzyni, a przede wszystkim fantastycznym człowieku. No to ja chyba powiem o najważniejszej rzeczy, bo pani Ania tak naprawdę oczywiście pojawiła się w moim życiu, jak zastartowałam do szkoły teatralnej i okazało się, że się dostałam. Była moją opiekunką. Od początku była? Od pierwszego roku z tobą? Tak. Mhm. Pierwszy, drugi, trzeci rok. No na trzecim roku tak się złożyło, że Zofia Błuchak, moja mama, zmarła. I wtedy myślę, pani Ania
tak naprawdę się pojawiła w moim życiu, no i jest do tej pory. Więc mówię o takiej pomocy człowieka i to jest tak. Ewa Konstancja Buchak była naszym gościem. Dziękujemy Ci za ten koncert, za tę płytę. Naprawdę było fantastycznie. Nawet dla osób, które nie kochają poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej, to zrobiło się ogromne wrażenie. Mam nadzieję, że ta płyta w jakimś stopniu oddaje ten recital, chociaż właściwie dobrze Ciebie oglądać przy okazji słuchania Twoich piosenek, bo dziękuję. Się bardzo zmieniasz w każdej piosence. Bo ja kocham to robić i to jest tak, że no, że akurat przy tej płycie towarzyszy mi i przy płycie i przy graniu tego recitalu no taka myśl, że no dobrze, że się to wybrało w życiu, że to jest moja pasja i jeżeli te chwile szczęścia czasem się zdarzają, to przy okazji tego recitalu, tego śpiewania, no ta energia przepływająca między, bo o tym mówię, między mną a publicznością, tym, że mówię o czymś i gdzieś się z tymi ludźmi spotykam, że przyszli mnie wysłuchać i że coś z tego wyniosą. Pójdą do domu, może zanucą, a może pomyślą o przeszłości, o kolorowych witaminach. No. Jak to było? Witaminy? Tak. Nie zostawiaj nas tak. Przynajmniej kawałek powiedz, jak no, witaminy. Trzeba co dzień jeść. Trzeba co dzień jeść. Witaminy. Tak. Ewa Konstancja Buchak. Dziękuję witaminą bardzo. Jest płyta Polskiego Radia zatytułowana Anioły. To koncertowe nagranie Ewy Konstancji Buchak. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.